Słowo Boże wyraźnie uczy, że kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa jest raz na zawsze zbawiony. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Bo kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Niestety są pewne niewierzące kręgi, które rozpowszechniają fałszywe mniemania. Jednym z takich mniemań jest błędna interpretacja Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 werset. Tutaj czytamy w tym fragmencie: szukajcie pokoju ze wszystkimi i świętobliwości, bez której nikt nie ogląda Pana. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Zostało to przyjęte w ten sposób przez te kręgi, że wierzący, który nie będzie chodził w świętości, nie pójdzie do Pana i nie zobaczy Go. Ważne jest, aby zrozumieć, że Biblia mówi o więcej niż jednym sposobem, o jednym sposobie widzenia Pana, czyli jest kilka sposobów widzenia Pana. Nie zawsze tak jest, odnosząc się do ujrzenia Pana, do ujrzenia Go na końcu naszej drogi w niebie. Normalną postawą chrześcijanina jest patrzenie na Pana oczami wiary teraz, już teraz, gdy jesteśmy na ścieżce do chwały. W liście do Hebrajczyków widzenie Pana jest przedstawione w ten sposób. Właśnie rozdział 2, werset 9 listu do Hebrajczyków mówi następujące słowa. Hebrajczyków 2, 9. Hebrajczyków 2, 9. Uczy nas tak: ale tego, który ma na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich skosztował śmierci. Czyli widzimy Jezusa, widzimy Jezusa. To jest wyraźnie powiedziane. Ale my widzimy Jezusa. Również wcześniej, w tym rozdziale 12, czyli 12 rozdział Hebrajczyków, w wersecie 2 jest powiedziane: patrząc na Jezusa, który jest początkiem i końcem wiary, który zamiast leżącej przed nim radości wycierpiał krzyż za nic, mając sromotę, usiadł na prawicy tronu Bożego. Patrząc na Jezusa, czyli widać, że widzenie Jezusa w 12 rozdziale Hebrajczyków ma znaczenie po prostu rozumienia. Rozumienia, jaką rolę Chrystus ma w naszym życiu. Osoby, które taplają się w grzechu, nie rozumieją, nie widzą Jezusa. To są obecne przebłyski Pana, widzianego przez wiarę. Sens tego wersetu jest taki, że jeśli nie chodzimy w pokoju i świętości, kłócimy się z braćmi, nie rozumiemy się z żoną, nie słuchamy rodziców, jeśli jesteśmy z dziećmi rodziców wierzących, stracimy Pana z oczu. W praktycznym sensie stracimy Pana z oczu i zboczymy z kursu. Tak uczy nas między innymi Słowo Boże z przypowieści 29:18. Przypowieści 29:18, gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Jeśli nie będzie ktoś przestrzegał nauki, to straci Pana z oczu. Odnosząc się do tego wersetu, Hamilton Smith powiedział: widzimy Jezusa ukoronowanego chwałą i czcią, mówi apostoł, ale zakłada to normalne chodzenie w świętości. Jakiekolwiek dopuszczenie bezbożności zaciemni tę wizję. Więc jeśli przestajesz chodzić na zgromadzenia, to nie masz żadnej możliwości naprawienia tej luki i tracisz Pana z oczu. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział: gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia mego, tam jestem pośród nich. A ty nie przyszedłeś na to spotkanie w środę, na modlitewne, w niedzielę, na łamanie chleba, w niedzielę, na głoszenie Słowa Bożego. Nie ma cię tam, nie widzisz Pana, nie oglądasz Pana, zbaczasz z kursu, rozprzęgasz się.
i to jest rzecz nie do naprawienia, bo Pan Jezus powiedział, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia mego, tam jestem pośród nich. Gdzie indziej go nie ma. Tam nie ma Pana, gdzie Pan Jezus nie jest wśród dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia Jego. Tak mówi ten fragment. I uczniowie, którzy zgromadzili się w Ewangelii Jana pod koniec, powiedzieli, widzieliśmy Pana. Widzieliśmy Pana. Ewangelia Jana, 20 rozdział i 25 werset. Rzekli mu tedy drudzy uczniowie, widzieliśmy Pana. Widzieli Pana. A co powiedział wtedy Tomasz? A on rzekł im, jeśli nie ujrzę na rękach jego znaków od gwoździ i nie włożę palca swego w znaki od gwoździ i nie włożę ręki swej w bok jego, nie uwierzę. I widzisz, Tomasz pojawił się na zgromadzeniu tydzień później w niedzielę. I co widzimy? Że Pan Jezus powiedział, rzecze Tomaszowi, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj rękę swą i włóż w bok mój i nie bądź niewiernym, ale wierzącym. I odpowiadając, Tomasz rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. I podobnie my, jak się zgromadzamy do imienia Pana Jezusa, zajmujemy się Panem Jezusem w Jego śmierci, Jego zmartwychwstaniu, Jego ukrzyżowaniu, Jego wniebowzięciu, w Jego pogrzebaniu, to oglądamy Pana. Oglądamy Pana, Pan Jezus jest pośrodku tych, którzy się zgromadzili do imienia Pana Jezusa. Czyli jeśli jest taka tradycyjna, regularna, praktyczna społeczność, srebrne trąby są porównane do tego ze Starego Testamentu, czyli co niedzielę jest łamanie chleba i picie z kielicha, nie po to, że to jest jakaś rzecz, której się trudno nauczyć, że to wskazuje nam na śmierć Pana, tylko chodzi o przypominanie, regularne przypominanie nam, bo my jesteśmy krnąbrnego serca i łatwo zapominamy. Ale jeśli Pan Jezus jest stawiany nam przed oczami przez różne fragmenty czytane ze Słowa Bożego, przez różnych braci, którzy są na zgromadzeniu, przez podawane hymny, przez cytowane fragmenty Słowa Bożego, przez krótkie modlitwy, to wtedy widzimy w tym Pana. I to oczywiście jest możliwe dla osób, które są, tak jak tutaj mówi nam list do Hebrajczyków, 12 rozdział, w jakim stanie? W stanie pokoju z braćmi, w stanie pokoju ze wszystkimi, nie tylko z braćmi, także w świętości. I to bez tego uświęcenia, bez tej świętości, takiego oglądania Pana nie da się zobaczyć Pana bez takiego podejścia, nastawienia serca. Jeśli ty masz nastawienie serca właściwe, to ujrzysz Pana na zgromadzeniu, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia Pana Jezusa. Tam Pan Jezus jest pośrodku. Będziesz przez całe zgromadzenie wpatrzony w ten pośrodek. Oczywiście duchowymi oczami, bo fizycznymi to ty nic nie zobaczysz poza kawałkiem chleba i czerwonej cieczy w kubku, czy kielichu, czy szklance, czy innym pojemniku. Więc tutaj, czy w dzbanku. Więc tutaj nie zobaczą twoje fizyczne oczy. Natomiast świętość jest rzeczą duchową. I świętość, i pokój są rzeczami duchowymi. I one są potrzebne, żeby duchowe oczy wiary widziały tam Pana Jezusa pośrodku. Osobiście, nie przez Ducha Świętego. Duch Święty jest w każdym wierzącym, też na zgromadzeniu obecny, ale to Pan Jezus osobiście jest tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia Jego. To jest właśnie tam realizowana ta obietnica, oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. To tam jest realizowane to, dlatego jest powiedziane o łamaniu chleba, aby to czynić aż do przyjścia Pana. Tak jak Pan Jezus powiedział, oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
to się odbywa w każdy modlitewny czas, kiedy jest zgromadzenie zgromadzone na modlitwę w środę, no i też w niedzielę na głoszenie Słowa Bożego i w niedzielę na łamanie chleba. Oczywiście te dni mogą być, jeśli chodzi o modlitewne i ogłoszenie Słowa Bożego, różne. Łamanie chleba ma według Słowa Bożego obowiązkowo niedzielę jako dzień zejść. I tutaj jest to jednoznaczne. A jeśli ktoś trwa w jakimś uporze, swoimi pożądliwościami młodzieńczymi się kieruje, no to nie zgromadza się z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Czyste serce to nie znaczy, że jest to jakieś serce umyte mopem. Nie, czyste serce to jest oczyszczone przez wiarę, bo jest powiedziane, oczyścił przez wiarę ich serca. Jeśli te serca wierzą w Pana Jezusa Chrystusa jako ich Zbawiciela, to mimo, że są to serca grzeszne, przewrotne, to one są oczyszczone przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo Pan Jezus Chrystus dał właśnie ten przywilej, że te brudne, zanieczyszczone grzechem i pożądliwościami serca stają się przez wiarę oczyszczone. One nie są oczyszczone rytualnie przez jakieś obmycie olejkiem, czy jakąś święconą wodą, czy jakimś pumeksem, który był na górze, nie wiem, Abadim, nie przez jakieś inne metody religijne, tylko przez wiarę. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz miał oczyszczone przez wiarę serce. Przestań wierzyć sobie, uwierz Jezusowi, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Przestań ufać sobie, zaufaj Jezusowi, a Jezus będzie twoim Zbawicielem raz na zawsze. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Uwierz zatem Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz raz na zawsze zbawiony.